Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku, a dziś kolejny vlog ma z 14 dni do świąt. Porozmawiajmy o roślinkach. Czekając na święta, zrobimy sobie jeszcze przegląd różnych roślin. Zapraszam Was na kontynuację tej zielonej telenoweli, a tutaj w tym cudownym słoiku po kompociku mojej mamy mamy sadzonki pobrane ostatnio z Monstery Stanleyane. Sprawdzimy, jak się mają, a przy okazji pokażę Wam, jak się ma ratowane Anthurium clarinervium. Zapraszam Was serdecznie. Anthurium przybrało takiej jesiennej barwy, która ostatnio było takie zżółknięte, totalnie się zasuszyło. I jak widać w doniczce, problem dotyczy tych starszych liści. Także właśnie najstarszy liść sobie żółknie. Ten był jeszcze wcześniejszy, on już jest cały taki brązowy i suchy, także zdecydowanie roślina odrzuca liście, ale ten najnowszy liść jest ok. Tutaj wszystko jest w porządku, także tutaj właśnie nie ma żadnych uszkodzeń, żadnych plam, nic się złego nie dzieje, więc jest ok. No i drugi, tak jakby, który był wcześniej, miał tylko taką brzydką końcóweczkę, więc taki jest bardziej zaokrąglony na końcu. Tam lekko podcięłam, ale w tym miejscu cięcia nic się złego nie dzieje, także wszystko wygląda też w porządku. Także mam nadzieję, że te dwa liście chociaż pozostaną. Z ciekawostek to tutaj te cięcie jest takie dramatyczne, ale chyba dało efekt, bo no nie widzę tutaj żadnych żółtych dalej plam, także może troszkę dla tej rośliny jeszcze coś to da. No i tutaj jeszcze był taki liść, ale widzę, że tutaj niestety ta zmiana się pogłębia, więc trzeba to będzie chyba ciachnąć jeszcze raz, no i zobaczymy. Stosuję cały czas środki systemiczne, więc mam nadzieję, że sobie jakoś z tą dramatyczną sytuacją u tego Anthurium poradzę. Z ciekawostek takich to lubię śledzić zawsze ceny roślin i wychodzi na to, że ceny Anthurium generalnie na świecie raczej dość mocno spadają i że są na przykład też oferowane w dobrych cenach na tych wszystkich portalach takich ogłoszeniowych. To mówię, to są rzeczy nie dotyczące do końca Polski. I właśnie jeden z powodów, dla których tak się dzieje, to ta mniejsza popularność jednak Anthurium w stosunku do na przykład filodendronów czy monster. No to jednak ta trudność chyba w pielęgnacji, bo jak widzimy, no są to rośliny, które potrafią spłatać trochę figle, także nie jest to na pewno moja rekomendacja dla osób, które zaczynają i się zakochają w tych pięknych, właśnie czarnych serduszkach z cudownym unerwieniem, powiedziałabym tak, no duże ryzyko takiego zakupu, chociaż cena rzeczywiście jest już naprawdę w porządku, jak na taką roślinę myślę, że można znaleźć sensowną naprawdę sadzonkę w całkiem w porządku cenie, ale no nie jest to coś, co rekomenduję dla kogoś, kto zaczyna przygodę z roślinami. Jeżeli masz ochotę i podoba Ci się i masz apetyt na takie clarinervium, to może się jeszcze troszkę wstrzymaj, potrenuj na innych roślinach, żeby się nie rozczarować. Tutaj Wam pokażę na tej komódce zgromadzące takie różne rośliny Toya Carey. No ten nowy listek jest śliczny, wyszedł perfekcyjny, taki jak powinien wyjść. W komentarzach ostatnio rozmawialiśmy właśnie też o tej Hoi. I ona właśnie ma taki problem, że właśnie taki stan jest, to maleństwo obok, to jest drugi listek. I ona jak rosła, no to sobie rosła. Tutaj przy tym węźle oba listki odpadły od razu. Przy tym ten piękny się taki uchował, a ten drugi jest dalej taki karłowy. Jeszcze zrobię na niego raz dla Was zbliżenie. On nie jest zasuszony. On jest zasuszony, to nawet widać ten kształt tego listka. On się ma w teorii świetnie, tylko on sobie tak stoi. On sobie tak stoi i nic się z nim więcej nie dzieje. I tutaj w tej drugim pędzie, no podobnie. Tutaj też jest, to jest wielki taki korzeń powietrzny, to co dotykam, a to czego nie będę dotykać, żeby nie denerwować. To też jest taki karłowy listek. One nie są zasuszone, to nie odpada. To całymi miesiącami jest takie mikroskopijne i się zatrzymało w rozwoju. I zupełnie nie wiem dlaczego. No i właśnie nie ukrywam, że mam ochotę trochę tą roślinę chlasnąć. Tym bardziej, że wypuściła takie gigantyczne, naprawdę zachęcające do rozmnażania korzenie powietrzne. Zarówno na tym pędzie, jak i na tym drugim.
Więc no tutaj już w ogóle naprawdę jest gigantyczny ten korzeń powietrzny, ma na pewno powyżej centymetra. Także no bardzo, bardzo, już takie są dwa, przepraszam, to są dwa, jak się tak teraz dobrze przyjrzałam, dwa takie korzenie, także bardzo mnie to zachęca, żeby coś właśnie z tą chwoją podziałać, natomiast trochę się boję, czy nie poczekać z tym do wiosny i na razie się wstrzymam. No ale w trybie awaryjnym pocięłam moją monsterę, zaraz przyjdziemy sobie przy stole, tam żeby tutaj nie chlapać na podłogę, przestawię statyw i Wam pokażę dokładnie te sadzonki, jak się mają, ale już tak naprawdę z pierwszego możecie zobaczyć, że wszystko jest ok. Kolor wody jest na razie taki czysty. To też nie minęło dużo czasu, ale sadzonki, te miejsce cięcia też są białe, także wszystko wygląda póki co bardzo, bardzo pozytywnie. Powiem Wam, że też roślina sama ta mateczna też wygląda po tym cięciu i po tych zabiegach, które dostała teraz, wygląda dobrze. Jedna z Was, bardzo przepraszam, nie pamiętam na pewno imienia, ale jedna z Was powiedziała, że być może to ten mokry keramzyt może być przyczyną i to jest naprawdę, jak się tak długo na tym zastanowiłam, myślę, że to jest chyba najlepszy trop, że jednak ten keramzyt był zbyt wilgotny. Ja myślałam swego czasu, czy by pomiędzy tą warstwą keramzytu a spodem tej doniczki produkcyjnej nie położyć czegoś. Wydawało mi się to niepotrzebne, ale jak się tak zastanawiałam, to wyszło, że w sumie chyba jest potrzebne. I teraz wykorzystałam jakieś takie plastikowe wieczko, już nie pamiętam, czy z serka mascarpone, czy z jakiegoś tam, czy z kapusty kiszonej, jakieś takie wieczko miałam odłożone w szafie. I podłożyłam pod to i myślę, że to był dobry trop i Wam to też potem pokażę, także bardzo przepraszam, że nie pamiętam Twojego imienia, a nie chcę pomylić. Natomiast jeszcze raz Ci chciałam serdecznie za ten komentarz podziękować, bo to naprawdę była bardzo cenna wskazówka i ja się bardzo cieszę, że wokół naszego zielonego domku fajni ludzie się znajdują, dzielimy się wspólnie swoimi doświadczeniami, wymieniamy właśnie te doświadczenia, jakieś takie swoje porady. Super, przy okazji jak już tu stoi pomiędzy, to Wam powiem, że cały czas tak właśnie gdzieś się mi plącze ta woda perfumowana od Alvernum, którą dostałam. I z pierwszego pamiętam, że jakoś mnie ten zapach nie zachwycił, ale jest coś przyknę jeszcze raz. Ale powiem, że im więcej ten zapach, w ogóle tak, nie wiem czy będzie widać, fajna taka mgiełka wychodzi. Im więcej ten zapach gdzieś mi towarzyszy, to coraz bardziej mi się podoba. Także można powiedzieć, że przyzwyczajam się gdzieś do niego i jakoś tak sympatycznie się z nim zakolegowałam. I jak już tu przy tej komódce jesteśmy, to jest moja konewka kupiona w IKEA. Tutaj Wam mogę pokazać nawet kod kreskowy, tą całą dziwną jakąś może nazwę swoją. Nie widzę, prawdę mówiąc. One często mają jakieś te produkty od nich, takie dziwne nazwy, których ja się nie będę siliła wymawiać, ale tutaj nawet takiej nie widzę. Natomiast jest kod produktu, bardzo fajna. Nie jest zbyt pojemna, ponieważ ona chyba to jest poniżej litra. Natomiast jest bardzo wygodna i ma taki fajny dziobek, który jest wygięty i bardzo cieniutki. I to pozwala rzeczywiście tą wodę tak rozpracować po całej doniczce i stopniowo tak by nawilżyć tą roślinę, żeby całą bryłę popodlewać. Myślę, że to jest taki może wskazówka, jeżeli macie jakichś swoich roślinnych przyjaciół, na przykład z którymi chcecie się obdarować jakimiś prezentami, to może akurat właśnie konewka jest dobrym pomysłem, żeby dać komuś w prezencie na święta, czy na przykład, nie wiem, w pracy, jakiś tam Secret Santa. Myślę, że to jest coś, co może kogoś, kto lubi rośliny, całkiem ucieszyć. Ja powiem szczerze, że jak miałam sobie kupić właśnie jakąś konewkę, to długo się wstrzymywałam, nie kupowałam niczego, aż stwierdziłam właśnie, że tą sobie przy jakiejś wizycie właśnie w IKEA kupiłam i bardzo jestem z niej zadowolona. Bardzo sympatyczny gadżet, przydatny. Nie jest tak zwany kurzołap, czyli coś, co nie wiadomo z czym robić, tylko kurz łapie, także no mi się spodobało, kolorystyka też bardzo ładna, taka złotokremowa, także cenowo też myślę w miarę tam chyba około 50 zł, także w wielu budżetach prezentowych się zmieści, także to taka, można powiedzieć, niesponsorowana podpowiedź, co może się przydać, bo rzeczywiście konewka się przydaje, także szczególnie do takich mniejszych jakichś sadzonek czy czegoś, bo powiedzmy sobie szczerze, jak ktoś ma dużo roślin i miałabym wszystko podlać tą konewką,
to bym chyba przez tydzień podlewała, ale niektóre rośliny, gdzie tam na przykład albo jest trudno dostać, albo wiadomo, że przed liście są wrażliwe na wodę, że trzeba albo od dołu podlewać, albo właśnie jakoś tak unikać tego zalewania na przykład nasady pędu, czy tam jakichś dolnych liści, no to taka konewka naprawdę, bo ten dziobek robi różnicę, także jeżeli byście szukali czegoś, to niekoniecznie właśnie ten model z IKEA, ale właśnie sugerowałabym się tą szyjką, żeby była taka wygięta, to się nazywa gooseneck, czyli że gęsia szyja. Tak to też często jest opisywane i właśnie, żeby była taka cieniutka. A to też jest coś, co chciałam Wam już w sumie od dawna pokazać, to jest haworsja, która ruszyła po prostu ze wzrostem z każdej strony, ale muszę powiedzieć, że też coś z nią docelowo muszę zrobić, bo no te dzieciaki to już po prostu wyskakują z doniczki i wcale mi się to nie podoba, a zrosną w ogóle takie jakieś super wyciągnięte. I niestety chcąc ją podotykać i pooglądać, no to jeden taki listek już jakiś czas temu ułamałam, on tutaj sobie wyrastał i no nie widać specjalnie nawet tej dziury, no może troszkę, ale no nie podoba mi się ta roślina, jak teraz tak zaczęła wyrastać, więc też z nią będę chyba musiała jakiś porządek zrobić. To nie było żadna wielki zakup, ja to kiedyś kupiłam przy okazji spożywczych zakupów w Biedronce, po prostu złapałam do koszyka i poszła ze mną do domu, ale no taka właśnie sytuacja, że podobała mi się bardziej, jak była taka właśnie kompaktowa i że te wszystkie właśnie listeczki były tak blisko siebie, a teraz jak się tak porozchylały, to mniej zdecydowanie mi się podoba ten pokrój, także no zobaczę, może mi się coś uda z niej uratować, no w najgorszym wypadku to wielkiej straty nie będzie, bo ona kosztowała jakieś grosze, jeszcze przyszła z osłonką, w której teraz stoi sobie Epipremnum Enjoy, także no nic straconego, ale nie wiem, czy Wasze sukulenty też teraz się tak wyginają, pomimo że stoi w jasnym miejscu naprawdę, ale nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jest zima, czy tego w ogóle, że ruszyła i ona zawsze tak rusza do góry. Możecie dać znać w komentarzu. Kolejna hoja, która dalej pięknie rośnie, kolejne listki po prostu wypuszcza, cały czas kontynuuje wzrost, no i ta wariegacja jest prześliczna, tutaj naprawdę takie ciapeczki prawie jak u Tineka, prawdę mówiąc, wyszły na tym listku, także bardzo mi się podoba, to jest hoja karnosa w odmianie Crimson Queen, albo też jest jako karnosa albo marginata, pojawia się ostatnio, widzę, opisana, także taka właśnie hoja z wariegacją na brzegu liści, bezproblemowa, naprawdę urosła w tempie gigantycznym. Ja się będę powtarzać w niektórych kwestiach, ale cały czas na kanale pojawiają się nowe osoby, więc może dla nich to będzie jakoś ciekawe. Ja ją dostałam w zasadzie jako gratis dwa węzły na wiosnę w tym roku. I przez cały sezon udało mi się ukorzenić i urosła na taką naprawdę no, sympatyczną, małą doniczkę. Także każdy z tych węzłów podzieliłam, ukorzeniłam oddzielnie, więc widać, że jeden urósł troszkę bardziej, drugi trochę mniej. Ale generalnie właśnie sympatyczna roślina powstała z naprawdę bardzo skromnej sezoneczki. Także jeżeli macie kogoś wśród Waszych znajomych, gdzieś, nie wiem, gdziekolwiek, gdzie bywacie i możecie poprosić o jakąś malutką sezonkę, to warto, bo naprawdę i ukorzenia się szybciutko i bezproblemowo i szybko rośnie, także polecam tą roślinę i właśnie śmiało można zacząć od nawet pojedynczego węzła i nie będziecie żałować. Myślę, że u Was powinno się to tak samo dobrym sukcesem skończyć, także tutaj, kochani, taka historyjka. A tutaj już sadzonki sobie poszczególne, zobaczymy jak wyglądają. To jest właśnie ta piękna sadzonka z tym jednym liściem, który jest Half Moon, ale jak widać kolejne liście tam wariegacje mają już zdecydowanie słabszą. Tak raczej bym powiedziała, ta odmiana match, w sensie zdarzają się liście, które są bardzo ładnie wybarwione, ale jednak większość to będą takie po prostu ciapnięcia, takie maźnięcia, ewentualnie jakby ktoś pomalował pędzlem tak pojedynczy fragment. Natomiast takie duże kawałki z wariegacją raczej należą w mojej ocenie do rzadkości w tej roślinie, ale zdarzają się, także też nie mówmy nie. No jak widać, tutaj już wszystko wygląda normalnie, prawidłowo. Lekko te kropeczki, na które Wam w poprzednim filmie zwracałam uwagę, robią się takie bardziej wypukłe, te tutaj białe. Także one na pewno tutaj dadzą nam piękne korzenie, a miejsce cięcia, no
też wygląda w porządku. Tkanki lekko tak zoksydowały, nieco miejscami są ciemniejsze, ale generalnie no nie widać żadnej zgnilizny ani czego takiego. Tkanka jest twarda, jest zdrowa, także ta w porządku wszystko wygląda. Kolejna, no to tutaj znowu widzimy, ten poziom tej wariegacji jest taki bardziej może jak u Thai Constellation, coś w stylu takiego, bardziej takie właśnie kropeczki, ciapeczki i bardziej ten kolor też jest taki właśnie kremowy. On jest taki kremowy, zdarza się bardziej biały, bardziej kremowy, ale moja nawet ma taki bardziej kremowy odcień. I tak samo, no miejsce cięcia w porządku, a jeżeli chodzi o korzenie, to jeszcze nie widzę tutaj żadnego wielkiego, nie widzę żadnej wielkiej zmiany, także przyjdzie nam jeszcze chyba trochę poczekać, ale też nic się nie dzieje takiego, żeby tutaj jakoś coś gniło. Także wszystko ok. I kolejna sadzonka, też widzicie, jest bardzo krótki węzeł, także no, zobaczymy. Na póki co wszystko wygląda w porządku. Tutaj trochę widzę, ta sadzonka była tak trochę krzywo się odcięła, ale zobaczymy, na razie tam nie widzę żadnych złych rzeczy, żeby się działy. Może te korzenie lekko zaczynają rosnąć, te korzenie powietrzne, ale to jeszcze nie jest nic spektakularnego. Po tak krótkim czasie odcięcia to generalnie przegląd sadzonek głównie powinien polegać na tym, żeby ocenić właśnie, czy gdzieś tam nam jakiś korzeń powietrzny suchy nie gnije, bo to się najczęściej właśnie zdarza. Tutaj mamy właśnie takich kilka korzeni powietrznych. Powiedzmy tutaj ten fragment tego liścia tak nie wygląda najlepiej, ale no, bo po prostu suchy i to dlatego, o. Taki wygląda na czarny, ale nie, tu się nic złego nie dzieje. Będziemy obserwować dalej, zostawiamy tak jak jest. Kolejny szczyt. No tutaj też widać, że o, te korzenie już ruszyły. Tu widać, że jest wzrost tego korzenia. On już zdecydowanie poszybował. To jest kwestia naprawdę może milimetra, dwa, ale już rośnie, także tu już widać, że naprawdę wszystko jest ok. No i ten chyba też korzeń trochę się wydłużył, ale po nich to dopiero zobaczymy w perspektywie, jak one się takie bardziej białe zaczną robić. Tutaj kolejny szczyt i jak widać, o właśnie, te fragmenty, które w zasadzie ich nie było widać, to tak tutaj ta kremowa wypustka, no to one ładnie pierwsze ruszają, bo one są takie najbardziej właśnie podatne w tym zmienionym środowisku ruszyć, ale wydaje mi się, że generalnie tutaj też bardzo, bardzo ładnie ten szczyt się ma. On tutaj, no ta wariegacja, tak jak Wam powiedziałam, no ona w tej wersji właśnie tej Monstery Stand Leana nie jest jakaś przesadna. Mi by się nawet całkiem podobała, gdyby taka wersja była całkiem zielona. Także zobaczymy, no tutaj w trakcie jest kolejny listek. Także zobaczymy. Jeszcze dwie takie maluteńkie sadzonki. Nic tutaj się nie dzieje. Także odkładamy. Tutaj taki malutki listek z małą ilością wariegacji, ale one właśnie potrafią dać bardzo, bardzo ładne nowe pędy. No i nic. Poczekamy. Poczekamy po prostu co dalej. Korzenie. Wszystko jest ok. Jeżeli dotykam, to wszystko jest takie zwyczajnie jędrne. Nic się tutaj nie dzieje. Zresztą popatrzymy na wodę, no to woda jest przezroczysta, też tam nic, jakiś glut się nie pojawił, brzydki. Zapachowo też nic nie jest wyczuwalne. Jak sadzonki gniją, to jest bardzo, bardzo nieprzyjemny zapach. Zresztą jak wszystkie procesy gnilne, no to jest smród taki, że w zasadzie nawet nie musimy zaglądać do słoika, to on nas zawoła tym smrodem, że tam coś jest nie okej. No i tutaj wystarczy po prostu z powrotem do wody je wszystkie tak, żeby właśnie były zanurzone. No i za jakiś czas tą wodę wymienię. Wodę warto wymieniać, bo to jest kwestia po prostu z jednej strony powietrza, które też korzenie potrzebują. Ta ilość powietrza rozpuszczona w wodzie nie jest zbyt duża, dlatego wodę warto wymieniać. No i dwa to bakterie. Jeżeli tam nam się pojawiają jakieś właśnie procesy gnilne i bakterie, no to też gdy będziemy to trzymać,
dłużej w takim kisnącej wodzie, no to nic dobrego z tego dla nas i dla naszych sadzonek nie wyjdzie. Także no zobaczymy, kochani. Tak się prezentują. Mają taki bardzo ładny bukiecik. Aktualizacja tego za jakiś czas. Specjalnie właśnie w takiej kolejności chciałam to nagrać, że właśnie najpierw zrobić przegląd tych sadzonek Monstery, bo wiem, że tutaj wszystko jest w porządku. A w drugiej kolejności chciałam przejrzeć tą sadzonkę Birkina, którą mam. To jest sadzonka z mojego pierwszego Birkina, którego kiedykolwiek kupiłam. Nie wiem, czy on też jest z tego TC, czy nie. Na pewno to były czasy, w których te sadzonki inaczej wyglądały. W sensie nie było takich bardzo wielopędowych, jak teraz się zdarzają, takich, że tych kępek i tych stożków wzrostu potrafi być w roślinie około 10 czy tam kilkunastu. To były takie, że zazwyczaj były sprzedawane jako taki pojedynczy właśnie stożek wzrostu. Moja sadzonka była wyjątkowo na wypasie. Udało mi się kupić sadzonkę, która miała aż 3 stożki wzrostu i to jest jeden z nich. No i niestety właśnie miałam taki pomysł w pewnym momencie, żeby je sobie rozsadzić na nawet nie na 3 doniczki, tylko w jednej doniczce, tylko żeby były tak troszkę dalej od siebie odsadzone. No i tą sadzonkę wybitnie po prostu jak odsadzałam, to po prostu zmasakrowała mi system korzeniowy i została takim jednym smętnym korzonku, który tutaj widzicie. I ja wiem, co się z nim dzieje, dlatego właśnie robię to w tej kolejności, bo potem właśnie trzeba dokładnie umyć ręce i najlepiej nie dotykać zdrowych sadzonek. Tutaj chciałam Wam pokazać, jak wygląda korzeń, który jest zgnity, ponieważ to był ten korzeń taki, który był w ziemi i widać właśnie, że on cały odpada i możemy go sobie tak opra o ten wazonik i możemy go tak jakby obrać, o, że to wszystko mi odpadnie i zostaje taka część, która jest biała. No i ktoś mógłby powiedzieć, no biały korzeń, taki zdrowy korzeń, ale to nie jest zdrowy korzeń, to po prostu rdzeń tego korzenia. A tak naprawdę cały ten korzeń jest na stratę. Także to też uczulam Was, że tak to wygląda. Jak poznać, czy korzeń jest zdrowy, czy nie, no to ten zdecydowanie nie był zdrowym korzeniem. Natomiast udało mi się tą sadzonkę ukorzenić ponownie. Jeszcze taki katafel usuniemy, jak już sprzątamy, to już wszystko po kolei. Trochę jest też śliska taka. Muszę ją generalnie umyć i wsadzić do czystej wody. No i tutaj właśnie wypuściła nowe korzenie. Nowe korzenie to są właśnie takie jak ten. Ten jest co prawda zielony. Lekko tak trochę glony go zarosły w tej wodzie, ale wszystko jest w porządku, ponieważ właśnie ten główny korzeń wypuścił te korzenie tak zwanego drugiego rzędu. Bardzo ładnie się to rozgałęziło, także wszystko tutaj jest ok. Stożek wzrostu też jest biały, aktywny. Także tak wygląda ta sadzonka. Ona po prostu trochę, ta woda już była taka nieświeża i widzę, że po prostu jest takie ślimate to wszystko i trzeba to po prostu umyć. Natomiast no generalnie pęd nie gnije, jest twardy, jest no zielony tam, gdzie ma być zielony. Także tak to się prezentuje i ja sobie to teraz wrócę z powrotem do umytego z powrotem wazonu, do czystej wody. Natomiast do tej sadzonki szybko postaram się wrócić, ponieważ jest to taki mój typ, który chcę posadzić do ceramisu. Stwierdziłam, że skoro już wypuściła korzenie w wodzie, to nie będę jej przynosiła z powrotem do ziemi, chociaż można byłoby to zrobić, tylko tym razem właśnie kupiłam ceramis i chcę spróbować tej uprawy semi-hydroponicznej, więc spróbujemy, jak to wyjdzie w ceramisie z tą rośliną. Myślę, że ma duże szanse. Cały czas też ten Birkin utrzymuje bardzo ładny poziom wariegacji. Tak to się prezentuje i zobaczymy właśnie, co u niego, ale z ceramisem to myślę wrócę do Was w kolejnych dniach. Bardzo Wam też dziękuję za wasze rady dotyczące ceramisu, tego, jak przesadzacie rośliny. No ja myślę, że właśnie najlepszym chyba pomysłem, tak dla mnie naprawdę gdzieś logicznie tą sprawę gdzieś tak sobie, jak próbowałam rozłożyć na czynniki, to najlepiej chyba przesadzać do właśnie takiej uprawy
hydroponicznej, semihydroponicznej, coś, co już ukorzenialiśmy w wodzie, bo ten szok roślina będzie miała najmniejszy. No więc zobaczymy. No w najgorszym wypadku Birkin obecnie nie jest już kolekcjonerem, można go naprawdę odkupić sobie w niewielkiej kwocie. Zdarza się, widziałam już wielokrotnie, nawet mnie kusiło czasami jakieś biedronce czy coś ładne, jakieś okazy, także w najgorszym wypadku odżałuję tą roślinę, tym bardziej, że tutaj taki jeden liść jak się odwijał, to chyba ta wilgotność była za duża w tym słoiku, gdzieś może się woda do tego dostała wtedy i znaczy w tym wazonie i ten liść jest taki uszkodzony, natomiast to nie jest zmiana grzybicza, bo tutaj nie ma tej charakterystycznej takiej żółtej, żółtego takiego odbarwienia. Także no raczej jestem pozytywnie nastawiona, że ta przeprawa przez pierwsze kroki, można powiedzieć, w uprawie hydroponicznej powinny pójść dość gładko, ale sprawdzimy. W najgorszym wypadku no po prostu odżałuję tą roślinę, ale chcę spróbować. Widzę też dużo plusów takiej uprawy i chciałabym właśnie zobaczyć, jakie będą moje doświadczenia. Także kochani, dzisiaj tym, powiedzmy, taką zapowiedzią kolejnego odcinka dzisiaj się z Wami już pożegnam. Bardzo Wam dziękuję, że zaglądacie do naszego zielonego domku. Dziękuję, że dzielicie się właśnie swoimi doświadczeniami. Ja bardzo chętnie z tych Waszych rad i podpowiedzi korzystam. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za czas, który poświęcacie. A życzę Wam, kochani, wszystkiego zielonego, cudownego wieczoru, cudownego popołudnia, miłego weekendu i widzimy się w kolejne dni. Pa, pa!